miasto Banff. Jak tu pięknie. Ile słodyczy. Zapomnij. Dlaczego? Jesteś na diecie. Jedno ciastko. Tylko jedno. Poczekaj, zaraz wrócę. Pospiesz się. Przystojniaku, spójrz na mnie. Żałuję, że tak się stało. Ale było mi przykro, gdy mnie zamknęłaś. Wybacz mi. Nie rozumiem, czemu to zrobiłaś. Po co dałaś ojcu gazetkę szkalującą Mię i Gastona? Przepraszam. Ale sama chciałaś zapomnieć o przeszłości. I dobrze się bawić. Zgoda. Kasujemy pamięć i bawimy się. Co jest Tomasowi? Nie spuszcza z ciebie wzroku. Muszę ci wszystko opowiedzieć. Słucham. Nie uwierzysz. Pocałował mnie. Co? Obiecaj, że nikt się o tym nie dowie. Słowo. A teraz opowiadaj. Już ci mówię. Gdy Niko i ja... Sorry. Obaj są ładni. Kupiłam tylko jedno ciastko. Rzeczywiście. Musimy dołączyć do towarzystwa. Jasne. Idziemy? Celina? Chodź tu. Co to jest? Słodycze. Idziesz? Cieszę się, że jesteś z Tomasem. Jeszcze ze sobą nie chodzimy. Na co czekasz? Skoro Niko dostał kosza? Nie mogę. Wciąż go kocham. Niko ma narzeczoną. Zerwał z nią. Nie są razem. Dlaczego dałaś mu kosza? Nie mogę powiedzieć. Myślałam, że się przyjaźnimy. Że mi wybaczyłaś. Przyjaźnimy się, bardzo cię lubię. Ale nie mogę ci powiedzieć. Dałam słowo, wybacz. Nieważne, nie będę cię zmuszać. Kiedyś mi powiesz. Dziękuję. A teraz przyjemności. Wszędzie cię szukam. Mogę ci towarzyszyć? Nie jestem sama. Pójdę na zakupy. Nie lubię trójkątów. Nie przejmujcie się. Jasne. Jej problemem jest Carlo. A konkretnie?
Alma nie chce emigrować. Prosiła, żebym go odwiódł od tego zamiaru. Kochanie, mamy własne problemy. Nie zajmuj się takimi głupstwami. Masz rację. Przykro mi, że wszystko spada na ciebie. Nieważne. Nie jesteś sam. Teraz masz mnie. Całe szczęście. Zrobię wszystko, żeby dogadać się z Minią. Chcę, żeby było nam dobrze. Ale co? Zastanów się. Nad czym? Jest nam dobrze tylko we dwoje. A gdy zjawia się Mia, dochodzi do katastrofy. Obiecuję, że od dziś postaram się to zmienić. Miałeś rację. To znaczy? Po co by kłamała? Tak się cieszę. Cudowne miejsce. I do tego takie... romantyczne? Właśnie. W powietrzu czuć miłość. Szkoda, że marnuje się taka scenografia. To znaczy? Niestety, ukochane osoby są nieobecne. Masz kogoś? Miałem. Oto elita naszej szkoły. Nasze laleczki. Spadajcie. Macie złą energię. Nam jest tu dobrze. Przerwaliśmy im? Łączy ich coś poważnego? Może miłość? Nie wierzę. Jej narzeczony jest bardzo zazdrosny. Twoja larwa też. Masz przeklapane. Przyznaj, że na mnie lecisz. Co? Nie śmiej się. To prawda. Kretyn. Chodźmy stąd. Pozwólmy im pogadać. O nudnych sprawach. Co? Przepraszam. Tak? Dwa zaproszenia na show Alderey. I podziękowanie z jej podpisem. Pokaż. Tego brakowało. Mogę odejść? Tak. Dziękuję. Na przyszły weekend. Świetne miejsca. Kochanie, nie mów, że chcesz zobaczyć ten koszmar. Spektakl ma dobre recenzje. Alma Rey? Nic z tego. Miałam nadzieję, że spędzimy ten weekend sami. Tylko we dwoje. Oczywiście. Interesuje was, o czym rozmawialiśmy? O tym pięknym miejscu. Przepięknym. O osobach, które kochamy i które są daleko. Cieszyłabym się, gdyby mój przyjaciel Diego był moim wakacyjnym chłopakiem. Chcesz? Ale... fajny pomysł. Będziesz moją wakacyjną dziewczyną? Zgadzam się. Bardzo chętnie. Super. Czyli dwa półmózgi mogą stać się myślącą całością? Chyba tak. Przejdźmy się po okolicy. Chodźmy do ciebie. Mam ochotę na czekoladki. W moim pokoju też są czekoladki. Cudownie.